Witajcie rodacy. Akko to firma, która robi klawiatury nad wyraz ładne i unikalne. To też wiąże się z tym, że albo je pokochacie, albo ominiecie. Dziś przedstawiam ich model 3098S. Zapraszam do recenzji. Już front opakowania mówi, że to nie jest tuzinkowy sprzęt, nie ma tutaj obrysu klawy, a jedynie tematyczna grafika. Po bokach również nie uświadczycie detali technicznych, a jedynie więcej specyficznych ikonografik. Mechanik jest natomiast świetnie zabezpieczony na czas transportu, po bokach mamy piankę, a od góry plastikową osłonkę. W środku znajdziemy instrukcję obsługi, która Wam się przyda, bo objaśnia m.in. skróty klawiszowe. Mamy oldschoolowy wyciągacz do keycapów i ten także będzie przydatny, jako że AKKO daje również 9 dodatkowych keycapów, więc jeżeli chcemy sobie trochę urozmaicić sprzęt, no to nie ma problemu. Ostatnim dodatkiem to odłączalny prawie dwumetrowy przewód bez oplotu, oczywiście z końcówką USB-C, którą wpinamy do klawy. No, i tutaj, jeżeli chcecie trochę polepszyć estetykę, możecie pokusić się o poskręcany przewód ze złączem awiator. Na stronie producenta jest 7 opcji kolorystycznych do wyboru, i każdy po 85 zł. Jakość złącz, jak i samego konektora, jest bardzo dobra. Mamy metal plus bardzo grube osadzenie. Przyczepić mogę się natomiast do samego kabla, który nie posiada oplotu i nie do końca jest najlepszej jakości. Oczywiście jest trochę lepszy niż takie, to dostajemy gratis. Ale mimo wszystko tutaj na pewno można by oczekiwać więcej. Zdaję sobie sprawę, że to budżetowy coilet Awiator, no ale taki mały niedosyt ja czuję porównując do takich po dwie stówy. Tak wygląda klawa od razu po wyjęciu i waży bagatela 1,1 kg, co jak na klawiaturę 96% jest naprawdę dużo. Mamy tutaj wysokiej jakości plastik, który nawet pod próbą nacisku nie gnie się i nie skrzypi. 3098S wykonana jest jak czołg. Super. Od razu spójrzcie na jej design, czcionkę i grafikę nałożoną na keycapy. Jak dla mnie bomba, a jeżeli wam nie do końca przypadła do gustu, no to Akko ma dokładnie ten sam model w wielu malowaniach. Na pewno któraś wam podpasuje. Z tyłu mechanika mamy łącznie aż 8 przeciwpoślizgowych elementów, plus wcięcia, aby estetycznie sobie ułożyć kabel. Co ciekawe, cztery niewidoczne gumy są na podwójnych wysuwanych nóżkach, więc możemy sobie dostosować podwyższenie. Ekstra Bayer. W naszym teście palca ten sprzęt trzyma się podkładki ekstremalnie dobrze, lepiej niż chociażby wszystkie dotychczas recenzowane klawy od Corsera. Akko CS co Silver Switch, tak nazywają się zainstalowane przełączniki w mojej wersji, a są jeszcze blue, jak i white do wyboru. Ja mam oczywiście typowe podgraczy, czyli liniowe, z aktywacją już po przybyciu 1 mm. Żywotność 60 milionów uderzeń, a zainstalowana sprężyna ma 22 mm. Ja pierwszy raz się z nimi spotykam, ale poczytałem dla Was internety i generalnie każdy, kto ma je dużo dłużej niż ja, nie narzeka, a jest wręcz zadowolony. Mechanik ma też bardzo specyficzny dźwięk, którego ja polubiłem, a brzmi on tak. Od producenta otrzymaliśmy oprogramowanie proste, ale dające najważniejsze funkcje. Możemy stworzyć parę profili, a w zakładce Light operujemy podświetleniem RGB. Wybierzemy parę efektów świetlnych, jaki jest możliwość wyboru stałego jednego koloru. Button setting pozwoli nam zmienić każdy przycisk na kliknięcie myszką. Albo zmienimy go na otwarcie jakiegoś programu, a nawet ustawimy uśpienie Windowsa, i tak dalej. Makra? No to wiadoma sprawa. A w Oder mamy standardowe opcje, ale na przykład mało który producent daje zamianę strzałek ze wsad, a to tu jest. Jeżeli czegoś Wam brakuje, dajcie znać w komentarzach, bo dla mnie to oprogramowanie wystarczy. Na chwilę też trzeba się zatrzymać przy podświetleniu, które jest wyraźne, mocne i jasne. Natomiast problem polega w kapach, które w ogóle nie przepuszczają emitowanego przez LEDy światła, tak więc za dnia podświetlenie jest widoczne jedynie pod odpowiednim kątem, a sprawa ma się dopiero w miarę dobrze, gdy w naszym pomieszczeniu jest już ciemnawo. Poużytkowałem sobie jej dwa tygodnie, no i muszę przyznać, że świetnie się na niej gra. Zastosowane przełączniki to udana podróbka Cherry MX REDów, te Silver switche są szybkie, responsywne i mocno osadzone, więc uszkodzenie ich graniczy studem. Ja akurat do liniowych zapadek jestem przyzwyczajony, tak więc i do pisania w moim odczuciu również sprawdza się ten sprzęt nad wyraz dobrze, a że mamy trzy opcje podwyższenia, każdy znajdzie odpowiednie ułożenie dla siebie. Reasumując, seria Klawiatur 3098S to bez wątpienia graficzne perełki pozwalające wyróżnić się no i nadać swojemu stanowisku dodatkowego akcentu. Dodatkowo jakość wykonania jest świetna, a użyte przełączniki, no przynajmniej te moje silvery, sprawdzają się w grach idealnie. Mimo że producent dał nam proste, ale mające wiele funkcji oprogramowanie, a jedyne do czego mógłbym się przyczepić to to, że oświetlenie jest bardzo stonowane i niekiedy niewidoczne w dzień, przez to, że mamy nadruk na kapach, który ani trochę nie przepuszcza światła. Jeżeli wam to nie przeszkadza, śmiało możecie brać tego akko, a producent jeszcze ma bezprzewodową wersję działającą po 2,4 GHz. No i cóż, tym oto optymistycznym akcentem zakończymy program. Dzięki serdeczne za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć! So no.